Dzień dobry moi drodzy. Wiatr zmian dotarł do polecanych tym razem na luty roku 2022. Tańsze karty, lepsza dostępność i ciekawszy wygląd polecanych. Do dzieła. Rozpocznę tradycyjnie od skrótu informacji na temat tego, jak wyglądają polecane na luty roku 2022. Oczywiście wszystko macie podane jak na tacy na stronie TechLipton, ale tutaj rozwinę jeszcze pewne swoje myśli. Na początku, jak wiecie, kryzys na rynku kryptowalut w znaczący sposób wpłynął na dostępność kart, a co za tym idzie także ich ceny. Karty są tańsze o 10-15%, w niektórych przypadkach nawet i więcej. No, pytanie tylko, jak długo przy tym zostaniemy? Czy to będzie trend stały, czy to będzie trend zniżkowy, czy raczej wszystko się ustabilizuje i niestety, ale dalszych obniżek nie będzie? O tym przekonamy się w najbliższych dniach. Ja gwarantuję Wam, że omówienie polecanych będzie wyglądało zupełnie inaczej niż polecane na stronie. One zmienią się w przeciągu 2-3 dni. Nie spodziewałem się, że dojdzie do aż tak dużych korekt z dnia na dzień. Ba, wychodzą jakieś promocje typu, proszę bardzo, RX Day, przez co niektóre karty graficzne, to akurat Radeony, są tańsze o 1000 zł, za RX-a 6600 płacimy nie 2800 zł, a 2300, co oczywiście jest z korzyścią dla kupującego, dla konsumenta i w znaczący sposób dla mnie, może niekoniecznie dobrze, zmienia się na kształt polecanych, które składałem 2 czy 3 dni temu. Zaczynamy. Komputer za 1200 zł, nie Pentium, a Celeron, jak błędnie jest to opisane, plus zintegrowany układ graficzny, plus płyta na układzie B560. Komputer zwykły, do biura, nie ma po nim co oczekiwać niesamowitych osiągów. 2600 zł i pierwsza już kontrowersja. Słuchajcie, umieściłem tutaj 2 dni temu GTX-a 1050 Ti z i3-ką 10100F. Oczywiście chciałbym zaoferować Wam lepszą kartę graficzną, ale takiej karty graficznej do tej pory nie było. Za 200 zł więcej możecie nabyć dwie karty graficzne. RX-a 6500 XT bądź GTX-a 1650. Moim zdaniem RX-a 6500 XT nie ma co oferować na PCI Express 3.0, ponieważ ten spadek wydajności jest zbyt duży względem 4.0. A jeśli chodzi o same wsparcie 4.0, byłoby to możliwe, gdyby istniała w dobrej cenie i trójka 11 generacji, ale takiej nie otrzymacie. Ba, nawet nie wiem, czy nie 12 generacji. Nie jestem pewien, czy 11 generacja i trójki cały czas nie bazowała na PCI 3.0, ale to już sprawdzicie sobie sami, ewentualnie ja po odcinku. Więc ten zestaw byłby po samej zmianie procesora droższy o kilka stówek i całkowicie nieopłacalny względem na przykład i5 10400F z GTX-em 1650. Dlatego też tego GTX-a 1050 Ti możecie wymienić na GTX-a 1650, płacąc 2 stówy więcej, ale tym samym podnosząc wydajność nawet o kilkadziesiąt procent względem tego zestawu z Ti-ką. Taj. No. Kolejny komputer. 3800 zł. Kolejna kontrowersja. Zaproponowałem i5 11400F z RX-em 6500 XT. Wiemy, jaka jest fama na temat 6500 XT, jak wiele osób zdążyło ten model zakopać, ale prawda jest taka, albo była taka, że 2 dni temu nie byłem w stanie zaoferować Wam nic innego w tych pieniądzach, bo nie było GTX-a 1660, bo nie było w dobrej cenie RTX-a 2060 i innych kart, które jeszcze po zmianie procesora moglibyśmy kupić. Są dwa wyjścia. Albo składacie zestaw na i3 z GTX-em 1660, albo po prostu dokładacie te 300 więcej do zakupu 1660 w zestawie z i5 11400F. Można oczywiście dokonać zmiany procesora i5 11 generacji na procesor 10 generacji i5, co przyniesie Wam oszczędność na poziomie 100-150 zł. Więc ten zakup delikatnie się zbilansuje, ale też uwaga, ponieważ 6500 XT w tym zestawie może być tańszy o niecałe 200. Dzisiaj jeszcze jest promocja RX Day, która obniża cenę tej karty graficznej do akceptowalnego poziomu 1350 zł, ale wiąże się to z promocją i pytanie tylko, czy ta promocja będzie aktywna jeszcze jutro, czy pojutrze, czy za tydzień, czy w ogóle jeszcze w lutym. No, także są dwie drogi. Albo dokładacie, albo obniżacie cenę zestawu komputerowego o niecałe 250 zł. 5000 zł.
Znowu zmiany. Jest i piątka, jest RTX 2060, nie oferuje Wam RTX 3050, który przegrywa pojedynek z RTX 2060. Zestaw za 5000 zł, ale doszło do pewnych zmian, ponieważ w tych pieniądzach można nabyć na przykład RX 6600. Ba, nawet obniżając cenę zestawu komputerowego o 200 zł, tylko jak mówię, jest to związane z promocją RX Day. Moim zdaniem RX 6600 będzie naturalnie lepszym wyborem niż RTX 2060 w cenie 2500 zł, ale jak mówię, pytanie, jak długo potrwa ta promocja, czy na przykład ceny kart nie zmienią się do takiego stopnia, aby w ogóle RTX 2060 wypadł ze sklepów. Mam nadzieję, że taka chwila nastąpi, ponieważ ta karta już dawno powinna odejść w zapomnienie, a nowe modele powinny ją przykryć. 5600 zł utrzymuje nieźle wycenionego RX 6600 XT, cały czas jest i 5 11400F, płyta główna na układzie B560, delikatne zmiany jeśli chodzi o zasilacz, a także obudowę. RX 6600 XT mocno trzyma się swojej ceny, w tym momencie w tej wersji jest on niedostępny, ale można kupić inną wersję, co prawda nie szałową, bo cały czas jest to MEC czy MECH, szału nie ma, ale nie można wybrzydzać, kiedy kart jest tak mało. O, w tym momencie widzę, że Eagle wpadł w cenie 2000, a to jest zwykłe 6600 XT, szukamy. Tak, XT kosztuje Dual OC 3099 zł i w takiej cenie można go nabyć. RTX 2000, wróć, 3060 są trochę droższe, o jak się nie mylę, 200-300, a wydajność tych kart jest podobna ze wskazaniem na AMD. Oczywiście kwestia dochodzi DLSS, Ray Tracingu, które są dostępne po stronie NVIDII, które działają cały czas coraz lepiej. 6600 zł, jest i piątka 12 generacji, jest również RTX 3060 Ti, który także dzisiaj był w promocji, ale już chyba się ta promocja skończyła. W tym momencie za Ti-kę musicie zapłacić ile? 3900 zł, więc naturalnie ten zestaw będzie tańszy o jakąś stówkę czy dwie stówki. Bez większej historii można powiedzieć, że zestaw, włożyłem tu i piątkę nowej generacji z racji tego, żeby wykorzystać budżet, żeby podnieść tą wydajność po stronie procesora. Oczywiście, jeżeli ktoś chce obniżyć cenę zestawu komputerowego, może postawić na poprzednią generację i w związku z tym kupić taki komputer za około 6000 zł, bo na samym procesorze zyska 200, na płycie kolejne 200 i myślę, że jakoś to będzie wyglądało. Ale decyzja należy do Was, ja postawiłem na wydajniejszy procesor, bo uważam, że akurat przy RTX 3060 Ti możecie wykorzystać jego możliwości. Mamy zestawy za 9000 zł i za 12 tysięcy złotych. Oczywiście ich ceny zmieniają się również z dnia na dzień z racji tego, że karty są lepiej lub gorzej dostępne i oczywiście w niższych cenach. Tutaj RTX 3070 od KFA2, bardzo ciekawa wersja, wyprzedany. Zobaczmy, czy będzie coś innego. Zobaczmy, czekamy chwilę. No jest ten iChill za 4600, jest gaming od Gigabyte za 4700, więc cały czas te ceny, jak widać, po obniżkach się zmieniają. No i ostatni zestaw komputerowy, również na procesorze 12 generacji, tym razem z RTX-em 3070 Ti. Dzisiaj przez fakt RX Day ceny Radeonów były dużo bardziej korzystne względem NVIDII. No ale o czym tu mówić, kiedy już niestety tych Radeonów w większości przypadków nie ma. To tyle. Dziwne polecane. Przyznaję, że bardzo dziwne. Pierwszy raz zdarzyło mi się mówić o polecanych tak nieaktualnych i wierzcie mi lub nie, ale ta sytuacja na pewno się jeszcze zmieni. Mam taką nadzieję, że w przeciągu tych 2-3 dni te ceny zdążą się ustabilizować. Oczywiście jako konsumenci powinniście liczyć, i tak samo jak ja, że będą one jeszcze niższe, ale dla polecanych lepiej by było, żeby one zatrzymały się na jakimś poziomie, bo wtedy mogę zaoferować Wam najlepszy PC w konkretnym czasie, a dzisiaj naprawdę mówimy o tym zwariowanym okresie i nie chciałbym też Was wprowadzać niepotrzebnie w błąd. Mam nadzieję, że po spojrzeniu na polecane zobaczycie ten film i dzięki temu będziecie mogli wysnuć własne wnioski bądź kupić taki komputer, który faktycznie jest najlepszy w odpowiednim przedziale cenowym. Tak sobie jeszcze myślę, że jeżeli faktycznie tych kart będzie coraz więcej, to warto byłoby zaktualizować po pierwsze polecane karty graficzne, a po drugie jednak stworzyć więcej tych konfiguracji w różnych przedziałach cenowych, bo nie ukrywam, że przez fakt kryzysu na rynku kart graficznych kilka zestawów po prostu zniknęło z różnych przedziałów cenowych, a dzisiaj jest większa szansa na wprowadzenie kolejnych PC-tów. Trzymajcie się, mówił Lipton, pa pa!